całej Polsce trwa spisywanie źródeł ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Co to jest za baza i kto musi spisać użytkowane kotły grzewcze, kominki i inne? O szczegóły zapytaliśmy Krystiana Jędrzejewskiego z Domu Przedsiębiorcy w Tczewie. Od 1 lipca 2021 roku wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek spisać wszystkie źródła ciepła, które na ich terenie występują. Zatem wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, właściciele swoich nieruchomości mają obowiązek zgłosić się ze swoim budynkiem i zadeklarować, czym jest opalany, ogrzewany. Czy to służy do ciepłej wody, czy też do ogrzewania samego budynku. Te wszystkie informacje należy zgłosić do 30 czerwca. Obowiązek spoczywa na właścicielach nieruchomości, nie na najemcach. Tutaj uczulam, bo mamy dużo ankiet, które przychodzą tych deklaracji. Składają je osoby wynajmujące mieszkania. Ten obowiązek spoczywa na właścicielu bądź administratorze lub zarządcy budynku. Zatem jeżeli mieszkamy w budynku wielorodzinnym, w którym jest administrator, wspólnota, to ona ma obowiązek zgłosić, czym jest ogrzewany nasz lokal, mieszkanie, cały też budynek. Wyjątek stanowią własne źródła ciepła, czyli jeżeli ktoś ma zainstalowany dodatkowy kominek z jakimś wylotem i on również służy do ogrzewania w danym lokalu mieszkalnym, to musi ten obowiązek wypełnić sam, a więc samodzielnie złożyć deklarację. Deklarację składamy papierowo w Urzędzie Miasta i Gminy, tam gdzie nasz lokal się mieści, lub elektronicznie, do czego bardzo gorąco zachęcamy. Zajmuje to 2 minuty. Dostęp jest poprzez profil zaufany lub bankowość elektroniczną, a sama procedura jest tak prosta, chociażby jak umówienie się na szczepienie. Dane pozyskane z CEB, czyli Centralnego Ewidencji Emisyjności Budynków, posłużą w przyszłości również do profilowania takich programów jak Czyste Powietrze, czy też innych, na przykład Moje Ciepłe Mieszkanie, który będzie adresowany stricte od 2 kwartału tego roku do właścicieli lokali mieszkalnych. Na tą chwilę, jak wiemy, program Czyste Powietrze jest adresowany tylko i wyłącznie do budynków jednorodzinnych i te kwestie się nie zmienią na pewno. Natomiast właściciele budynków wielorodzinnych, jak i ich zarządcy, będą mogli między innymi po złożeniu deklaracji, jak i zgłoszeniu się do programu takiego jak na przykład Moje Ciepłe Mieszkanie, otrzymać dofinansowanie do likwidacji tych nieefektywnych źródeł ciepła, między innymi kopciuchów. Warto pamiętać, że termin na spisanie źródeł ciepła mija 30 czerwca, a najprościej jest to zrobić w formie elektronicznej, nie wychodząc z domu.